Dziś w programie. Szósta edycja Dni Polskiego Dziedzictwa w Wielkiej Brytanii. Odbędzie się ponad 100 wydarzeń w całej Wielkiej Brytanii. Bracia, którzy wprawiali w zachwyt królową Wiktorię i Sherlocka Holmesa. Od fryzjera do hrabiny czy księżnej każdy znał tych śpiewaków. Koncert pieśni patriotycznych w Polskiej Szkole Sobotniej. Charytatywne aukcje i wystawy na rzecz Ukrainy. Wszyscy Polacy na całej Polsce mamy takie łączenie razem z Ukrainą teraz. Tradycyjnie już od 6 lat w Wielkiej Brytanii w pierwszy weekend majowy rozpoczynają się Polish Heritage Days, czyli Dni Polskiego Dziedzictwa, którym patronuje polska ambasada, a których celem jest łączenie polskiej i brytyjskiej społeczności na Wyspach Brytyjskich w celebrowaniu polskiej kultury, historii i obyczajów. W ramach tegorocznej 6. edycji Polish Heritage Days odbędzie się ponad 100 wydarzeń w całej Wielkiej Brytanii, głównie odbywającej się w miesiącu maju. Są to zarówno pikniki rodzinne, konferencje, odczyty, upamiętnienia, wciągnięcia polskiej flagi na ratusze angielskich miast. Każdy będzie w stanie znaleźć coś interesującego dla siebie. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów jest rok trzech generałów, 130. rocznica urodzin generała Władysława Andersa, generała Stanisława Sosabowskiego i generała Stanisława Maczka. Symboliczną inauguracją tegorocznej edycji było otwarcie wystawy o polskich cichociemnych w ich dawnym ośrodku szkoleniowym w Audley End. Kilkudniowe obchody odbyły się także na wyspie White w mieście Cowes w 80. rocznicę bohaterskiej obrony miasta przez polski niszczyciel ORP Błyskawica podczas niemieckiego nalotu bombowego. Na obchody przybyła z Polski delegacja marynarzy, w tym służących obecnie na ORP Błyskawicy. Pamięć o tych wydarzeniach jest ciągle żywa wśród mieszkańców wyspy, którzy tłumnie uczestniczyli w uroczystościach. W trakcie obchodów ambasador RP w Wielkiej Brytanii, profesor Piotr Wilczek, dokonał w Cowes uroczystego otwarcia konsulatu honorowego RP. To wielka przyjemność dla mnie móc otworzyć tu dzisiaj konsulat honorowy RP. Działalność honorowego konsula oprócz wyspy White obejmie miasta Portsmouth i Southampton, gdzie będzie służył zarówno polskim, jak i brytyjskim obywatelom. Wydarzenia w ramach Polish Heritage Days będą odbywały się do końca maja. Zachęcamy do śledzenia ich przebiegu w kolejnych wydaniach magazynu z Wysp. Bracia Jan i Edward Reszke na przełomie XIX i XX wieku podbijali najważniejsze sceny operowe świata. Dziś są prawie zapomniani. Wiedzę na ich temat stara się rozpowszechniać stowarzyszenie The Reszke Association, które w Ognisku Polskim w ramach Polish Heritage Days zorganizowało wieczór operowy poświęcony wybitnym polskim śpiewakom. Wydarzeniu patronowała TVP Polonia. Celem The Reszke Association jest promowanie wiedzy o Janie Edwardzie Reszke, o ich osiągnięciach, szczególnie tutaj w Wielkiej Brytanii. Pierwszą taką inicjatywą była wystawa online, a teraz udało nam się zrobić coś na żywo po pandemii. Właśnie tutaj w Ognisku ten wieczór zorganizowany był właśnie po to, aby ludzie mogli ich poznać. W operową atmosferę gości wprawił śpiewak Konrad Jaromin oraz unikatowe nagrania głosu braci Reszke. Zaśpiewałem dwie arie Leporello, arię Count Almaviva i Holendra Tułacza. Wszystkie te arie były wykonywane przez Edwarda w Covent Garden Opera w Londynie. Przynieśliśmy też pamiątki rodzinne, pamiątki po Reszkach, pamiątki, które zgromadziliśmy przez lata, które są świadectwem tego, co oni osiągnęli, jak tutaj śpiewali w Anglii, jak potem się potoczyły ich losy. Przez ostatnie 30 lat powolutku zbierałam, skupowałam, a czasem wypraszałam u ludzi
pamiątki po resztę. Kufer jest jedynych rzeczy, które zostały po moim pradziadku. Kostiumy w nich podróżowały. Sporo puszek od papierosów, niektóre nawet papierosy są nieotwarte i właściwie tylko portrety, zdjęcia rodzinne. Trzeba pamiętać, że opera w tym czasie była tak jak dzisiaj, powiedzmy, muzyka pop czy gwiazdy filmu. I od fryzjera do hrabiny czy księżnej każdy znał tych śpiewaków. Ich sława zataczała wielkie kręgi, wspominali o nich wielcy ludzie, tacy jak Conan Doyle u Sherlocka Holmesa. Reszke miał swoje papierosy. Martin Scorsese może nie mówił dosłownie o Reszke w swoim filmie Wiek niewinności, ale pierwsza scena z Metropolitan Opera to są czasy, kiedy Reszke królowali na tych scenach. Królowa Wiktoria pisała w swoich pamiętnikach o Reszkę. Odwiedzałam Windsor Archiwa i dostałam wyciągi z pamiętnika Wiktorii o Edwardzie i Janie Reszkę, jak odśpiewali i odwiedzali w Windsor Castle i Buckingham Palace, mamy bilety. Występowali też na weselu późniejszego króla Jerzego V i byli bardzo lubiani przez publiczność brytyjską. Jan występował tutaj 300 razy, a Edward ponad 460 razy. Zawsze czuli się Polakami i też po zakończeniu swojej kariery pozakupywali majątki i zamieszkali też częściowo w Polsce. Te społeczności, które nawet dzisiaj tam jeszcze funkcjonują, pamiętają ich jako wielkich społeczników. Przyjemnie było przejść i posłuchać w ogóle o operze, o tle tych czasów, prawda, posłuchać innych śpiewaków, posłuchać solisty, który zresztą był znakomity. Bardzo pięknie to wypadło. Nie wiedziałam, że na przykład królowa Wiktoria była fanką de Reszke. Bardzo się cieszę, że programy są ożywione, że emigracja działa. Koncert pieśni o Polsce. To w Szkole Sobotniej imienia Heleny Modrzejewskiej w Londynie już wieloletnia tradycja. W tym roku uczniowie uhonorowali pamięć polskich generałów, bohaterów II wojny światowej. Dziecięcym występom patronowała telewizja Polonia. Braliśmy dzisiaj udział w koncercie na temat generałów, generała Dersa, generała Maczka i generała Sosabowskiego. Mieliśmy występ o żołnierzach i urodzinach naszej szkoły i śpiewaliśmy różne piosenki, takie żołnierskie. Koncert nosił tytuł Hołd dla generałów, dla generała Władysława Andersa, dla generała Stanisława Sosabowskiego i dla generała Stanisława Maczka w 130. rocznicę ich urodzin. W koncercie co roku biorą udział wszyscy uczniowie szkoły. Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze bieliec i czerwień. Widzieliśmy występy dzieci, które od samego początku są wychowywane tutaj w Wielkiej Brytanii. To są dzieci Polaków, którzy przyjechali tutaj już po 2004 roku. Weszliśmy w jubileusz dziesięciolecia szkoły. Szkoła powstała w czasach, kiedy była największa emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii, kiedy rodziło się tutaj ponad 20 tysięcy polskich dzieci rocznie. I szkoła jest jakby odzwierciedleniem tamtych czasów i rośnie razem z tym pokoleniem. Pamiętajmy, że to jest Szkoła Sobotnia, więc doceniajmy każdy najmniejszy ich wysiłek i myślę, że po prostu nasze serce raduje się w momencie, kiedy tylko zaczyna śpiewać, a rodzice, no oczywiście, że tak, przecież to jest ich duma, ich pociechy, więc jak najbardziej i jak największe podziękowania dla nich oczywiście, że też z dziećmi ćwiczą w domu i zachęcają w ogóle do tego, żeby chodziły do polskiej szkoły. Chciałabym, żeby moje dzieci, dwie córki, które tutaj uczęszczają, przejęły jak najwięcej z tego, co jest naszą przeszłością. To są piosenki, których ja się uczyłam, które ja śpiewałam. To są właśnie ciągłość.
my odchodzimy, te dzieci się uczą i od nich zależy ta kontynuacja historii naszej polskiej. Z kart historii brytyjskiej Polonii. 137 lat temu, 15 maja 1885 roku w Dąbrowie Tarnowskiej urodził się Marian Kukiel, generał dywizji Wojska Polskiego, polityk i historyk wojskowości. W czasie I wojny światowej służył w Legionach Polskich, a podczas wojny z bolszewikami dowodził pułkiem, a następnie brygadą piechoty. Od 1925 roku był szefem Biura Historycznego Sztabu Generalnego. We wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Lwowa. Po klęsce przedostał się do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii. Od 1942 do 1949 roku pełnił funkcję ministra obrony narodowej w rządzie na uchodźstwie. Był współzałożycielem, a następnie prezesem zarządu Instytutu Polskiego i Muzeum imienia generała Sikorskiego. Współtworzył Polskie Towarzystwo Naukowe, a także Polski Uniwersytet na Obczyźnie. Generał Marian Kukiel zmarł w 1973 roku i został pochowany na cmentarzu Kensal Green w Londynie. W londyńskim Centrum Społeczności Ukraińskiej w każdą niedzielę organizowane są występy artystów połączone z aukcjami charytatywnymi, z których dochód przeznaczony jest na pomoc Ukrainie. To jest jarmark charytatywny, na którym zbieramy pieniądze dla żołnierzy walczących o wolność Ukrainy i całego świata. Te rysunki i obrazy przyjechały do nas wczoraj w nocy z Aleksandrii na Ukrainie i są namalowane przez dzieci z tej miejscowości. Czuję się smutna i bardzo mi źle z tym, co się dzieje na Ukrainie, dlatego chcę pomagać jak najwięcej. Myślę, że ludzie na Ukrainie potrzebują jedzenia, koców, poduszek i tym podobnych rzeczy. Tutaj zebrali się wszyscy ludzie, którzy sercem gdzieś tam w Ukrainie i którzy próbują czymkolwiek pomóc Ukrainie. Czy to pomocą dzisiaj przy organizowaniu jarmarku lub po prostu kupując te rzeczy. Od początku rosyjskiej agresji nasze centrum służy jako miejsce zbiórek pomocy humanitarnej. Pomagamy również w przyjeździe uchodźców do Wielkiej Brytanii, a także zbieramy fundusze dla Ukrainy i potrzebujących Ukraińców. Wszyscy Ukraińcy widzą, jak bardzo pomaga nam Polska i Polacy. Wiele przyszłych pokoleń Ukraińców będzie wam za to niezmiernie wdzięcznych. Co stosuje moje książki? Przyniosłem swoje książki, które sprzedaję, aby pomóc naszym siłom zbrojnym na Ukrainie. Ale w pierwszej kolejności chciałem podziękować za pomoc, jaką polski naród udziela narodowi ukraińskiemu. Wy pierwsi wyciągnęliście do nas pomocną dłoń i my czujemy, że jesteście naszymi braćmi. Kiedy uciekałam z Ukrainy z rodziną, obawiałam się, że nie mamy dokąd pójść, ale po drodze ze Lwowa do Warszawy spotkaliśmy wielu ludzi, którzy zaoferowali nam ogromną pomoc i otworzyli dla nas swoje serca. Jesteśmy przeogromnie wdzięczni Polakom i takim krajom jak Anglia, która również bardzo nam pomaga. W Londynie jestem dopiero od tygodnia, ale nasz dom w Kijowie opuściliśmy już pierwszego dnia wojny. Wspaniale jest widzieć, jak cały świat wspiera Ukrainę i zbiera pieniądze. I naprawdę doceniam to wszystko, co dla nas robicie. Polacy na całej Polsce znamy tego sytuację. Przecież było inwazja sowiecka w II wojnie światowej i niemiecki. To jest dlaczego mamy takie łączenie razem z Ukrainie teraz. Hej, 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 sokoły, umijajcie góry, lasy, dole, dole, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój sępowy skok. W pomoc dla Ukrainy włączył się także Związek Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii, który zorganizował charytatywną wystawę obrazów w Galerii Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego. Postanowiliśmy zadedykować tą wystawę Solidarność z Ukrainą i
profit z wystawy jest oddawany dla Ukrainy. Niektóre prace w sposób bezpośredni nawiązują do samej tematyki, do tego, co, jakie skojarzenia artyście wywołują. Słowa Ukraina, wojna, przetrwanie, braterstwo. Jeśli chodzi o tą pracę, którą przygotowałem, od razu w pierwszych dniach zacząłem pracować w tym wzburzeniu na to, co się stało i w przerażeniu, że konsekwencje tego mogą być o wiele poważniejsze dla całego świata. Wystawę można oglądać jeszcze tylko do 13 maja.